Witam wszystkich serdecznie. Za chwileczkę zagram kolejną bitwę z jubilatem, a w tym odcinku jubilatem jest gracz, który 45-tysięczną bitwę za chwileczkę ze mną zagra. Jest nim Ciapek08. Cześć Ciapku. Witam pana. Z Plutonie zagramy z twoim kolegą Krzysiem. Cześć. Witam wszystkich. Słuchaj, ty już ze mną grałeś 3 lata temu. To był jaki jubileusz? 3 lata temu to chyba z 30 tysięcy, nie? Nie, to było 40. To co ty, w 3 lata zrobiłeś tylko 5 tysięcy bitew? No niestety, miałem jakieś tam swoje problemy. Trochę mi się też odechciało grać w WOTA, ale teraz wracam. Mam nadzieję, że za rok się będziemy widzieć już na 50-tysięcznej. No ja też, u mnie to jest właśnie coś podobnego, znudzenie grą. W ciągu 2 lat ostatnich zagrałem może z 500 bitew, może z 300, ciężko powiedzieć. Głównie jubileusze grywałem przez ostatnie 2 lata, bardzo mało. No a tęsknię właśnie troszeczkę za tą grą. Szczególnie interesuje mnie gra kołowcami. Dobra, to cóż, na razie nie wracasz do gry. W ogóle mało już, nie będę się ciebie tutaj już za bardzo wypytywał, miałeś trochę znudzenie grą, więc może przejdźmy do jubileuszu. Wybrałeś czołg FV-215B. Dlaczego akurat tym Brytyjczykiem jubileusz? Wybrałem ten czołg z takiego powodu, że ISA-4 niestety musiałem sprzedać, opuścił mnie. Trochę też się na niego obraziłem po tamtym jubileuszu, bo 1800 to według mnie trochę za mało jak dla mnie i ja celowałem troszkę wyżej. A FVM ostatnio mi się kręciły fajne bitwy, chociaż że trochę statystyki mam takie średnie, ale to tylko z początkowych bitew, no nie? Bo FVM to tak 50 bitew, 70 jest mało, no nie? Bo FV to jest dość wymagający czołg i ma kompletnie inny styl gry od innych. Szczególnie przez tą jego dolną płytę, którą po prostu jak pani jakikolwiek pocisk, to się podpala, no nie? I po prostu ograłem trochę tego FV-a, podoba mi się, ma bardzo dobre działo, pancerz na wieży kapryśny czasami, ale lubię ten czołg ze względu na jego szybkostrzelność i w sumie to jest dla mnie taki jeden z większych plusów. Obok tego też jest oczywiście prędkość obrotu, która jest najwyższa jeżeli chodzi o heavyki 10 tieru. Mhm. I też mam jedną z najlepszych załóg, bo tu mam 4-5 perków. No ja wezmę Polaka, czyli 60 TP, a Krzysiu bierze ISA 7. Dobra, to myślę, że nie ma co już tutaj dłużej czekać. Jesteście gotowi? Tak, tak. No to jedziemy. Oczywiście 10 tiery, więc rzuci nas na topę, ale oby nie było za dużo art. No zobaczymy. Szuka. A panowie, wiecie, czy już wszedł ten blokowanie sojuszniczego strzału? Czy jeszcze nie? Od nowego patcha dopiero, tak? Tak, tak. No, same dychy z góry na dół. Jedna artyleria. T95, aha, to po kampaninę pojazdy. Dobra, to gdzie jedziemy? Lewo, prawo? Wydaje mi się, że lewo będzie lepszą opcją. Finalnie. Czyli co, kolega Krzysiu też lewo, tak? No raczej tak. No dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, mobilnością to tutaj zaraz IS-7 powinien wygrać z nami. Właśnie to jest problem tego FV-a, ta mobilność. Gdyby był szybszy, tak jechał gdzieś tak około 40, no nie? To według mnie to no mógłby dorównywać takiemu IS-owi 7, szczególnie przez to działo. A, tam robią atak z drugiej strony. Pewnie te 9-5. Tak jest. Oj, tam więcej tego jedzie. No,
Zraszować to trzeba, chyba że godzina będzie z tyłu. Niestety chyba nasze czołgi... Ja się jednak wrócę. Ja też. No już nie pomożemy niestety tamtym czołgom, bo nie dojedziemy. Spróbuję może się na snajpie ustawić. Będzie ciężko. FA tam zrobił robotę pewnie największą. Tu jest gdzieś E5. Zdjęli mnie stąd. Kurde, no bo tam Tedek wjeżdżał. No niestety jubileusz chyba gorszy niż ostatnio, no, nie? To się boję następnego robić. Że mnie dostała mu raka na samym początku. No ale co mogliśmy zrobić? No już jadą po nas. Ciężkie losowanie. Drużyna szybko popadała. Kurde, mam zero obrażeń. A jakami ładuj. Zawsze coś zrobisz. A już dupa po mnie. Oh my god. No niestety, jak się nie gra, no to skill ucieka. Dokładnie. Wiesz, że mam zablokowaną. Nie mogę nic zrobić. Zero obrażeń, oh my god. Ale mnie wyśmieją za chwilę. No i co? Może IS 7. Tak, tylko 1300 jest. Ale to gówno. No to dawaj, wyciąg. Mhm. No. 2000. Znaczy po pierwsze, jednak to była zła decyzja, że pojechaliśmy w lewo. Gdybyśmy pojechali w prawo, tam pomagając naszym ciężkim i TD-kom, może by się udało coś zdziałać. No ale no cóż, taką podjęliśmy decyzję. Niestety nieudana. Tak to bywa w tej grze. Aż wstyd się patrzeć na ten wynik. Najlepsze obrażenia gościu zrobił 2100, Krzysiek drugie obrażenia, no ja zero. No ale najważniejsze jest to, że Ciapek zagrał 45-tysięczną bitwę, no i prawdopodobnie za rok zobaczymy się na 50. I w zasadzie tyle. Ja bardzo dziękuję za wspólną grę. Dziękujemy. Tradycyjne pozdrowienia, jakbyś chciał, czy nikt nie zasłużył? Zawsze ktoś zasłużył, a w szczególności chciałem pozdrowić tu obecnego tutaj Krzyśka, że zgodził się zagrać ze mną. Oczywiście mojego tatę, który pozwolił, użyczył konto Krzyśkowi, żeby mógł zagrać tą 45-tysięczną bitwę ze mną i z tobą, Fajo. Mojego kolegę Adriana, który chciał zagrać, no ale niestety poszedł z kolegami. No i chyba tyle z pozdrowień. Tak jest. Ja bardzo wszystkim dziękuję. No i zapraszam do kolejnych odcinków. Oczywiście przypominam, na razie nie mam jeszcze światłowodu i mam mało czasu, ale jeszcze wrócę
na YouTube. Tak jest. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki. Cześć, pa. Cześć, pa.